Dobra, to cześć Wam. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać wykorzystanie takiego narzędzia jak CMake. Nie wiem, kto, niech się zgłosi, kto już w ogóle cokolwiek robił na CMake'u. No, to ten dinozaur zwykle. No więc ogólnie będę Wam chciał właśnie pokazać, jak można użyć narzędzia właśnie takie jak CMake w Embedded. Ogólnie od razu tak na wstępie powiem, że jeśli ktoś ma większą wiedzę o CMake'u, to proszę bardzo mnie poprawiać, bo ja szczerze powiedziawszy zacząłem, nie wiem, z rok temu się bawić CMake'em. A od jakiego paru miesięcy dopiero w Embedded, więc tutaj no, pewnie mogą mi się jakieś błędy wkraść, więc chętnie posłucham opinii. No więc ogólnie będę się chciał tutaj z Wami podzielić tym, jak konkretnie w przypadku płytek ST przejść od CubeMX-a, czyli generatora kodu od firmy ST, do właśnie projektu CMake'owego, bo nie jest to takie proste, powiedzmy, na starcie, no bo niestety CubeMX nie pozwala generować nam no, CMake'owego projektu, co w sumie jest trochę złe, bo mógłby to robić, to nie jest jakoś tam ciężkie, skoro do różnych środowisk programistycznych i tak potrafi wygenerować projekty. Dobra, więc nie przedłużając, zróbmy tak, że odpalmy sobie Cube'a. I ja tu będę sobie bazował na projekcie, tak jak Wam tam wysłałem do mojego GitHuba, projekt mojego robota. Tylko tutaj z tym internetem to jest. O, dobra, włączyło się. To tak. Weźmy file, load project. Gdzie to jest mini sumo? Bach. O Jezus. Nie wiem, migruj. Obojętne. Włączy się to? Włączy. Dobra. To na wstępie mamy nasz projekt tam w Cube'ie. To tak jak mówię, to jest przykładowa konfiguracja mojego tam robota. Ogólnie jakby nie będę się zagłębiał w samo wyklikiwanie, bo to pewnie każdy z Was już milion razy widział, więc od razu przejdźmy do sedna. Przechodzimy sobie do zakładki Project Manager, gdzie tam ustalamy sobie nazwę naszego projektu, folder, do którego to będzie lecieć, etc. No i na samym końcu mamy tutaj taką zakładeczkę Toolchain ID, nie? Więc ogólnie ja proponuję tak, przynajmniej tak jak ja to robię, to wybieram sobie SW ForestM32. Nie wiem, słyszałem, że dużo osób teraz z innego tego chyba Cube ID korzysta albo z True Studio, nie wiem. No ale to jakby nie ma większego znaczenia. Wybieramy sobie jakieś ID, klikamy Generate Code i w momencie jak on nam wygeneruje projekt, to przechodzimy sobie do folderu, gdzie jest nasz projekt i żeby przejść na CMake'a, to ogólnie są tu stworzone takie ukryte pliczki, jak sobie damy Ctrl H, no to... Napisałeś, że korzystasz z 5.4 wersji Cube'a. A to jest jakaś różnica? Właśnie to odkryłem. A, okej, okay, dobra. To nie wiem, no najnowszą chyba mam, nie wiem. 5.5? Kiedyś były też kompatybilne, teraz już chyba nie są. Ale to co 5.5 jest? 5.3, ty masz 5.4 i już nie idzie otworzyć projektu. Jakiego? Aha, że mojego? Tak. O, a to widzisz, no sorry. No mniejsza o to możesz sobie utworzyć nawet jakiś dowolny projekt, bo to będziemy po prostu lecieli, albo po prostu sobie tam następne kroki podejrzyj. No ale powiedzmy, mamy tam nasz projekt wygenerowany, no i w tym momencie pojawiają nam się tutaj takie ukryte pliczki, tu jest CPROJ, MX Project i jest .project.
I o ile dobrze teraz maszyna losująca, jak sobie otworzymy, nie ten pliczek, przepraszam, chyba C-Project, tak, C-Project, to tu jest ogólnie, chyba tak, czekaj, nie wiem, bo, czekaj, to może inaczej, ja sobie to w wizualu otworzę i ja tu powiększę tekst. O, albo nie powiększę, czemu? Fonty zaś się zmienia. Wiem, ale... O. Ctrl plus? No właśnie, coś nie działa. O, dobra, to czekaj, to może rozdzielczość zmienię. Albo, czekaj, view. O Jezus, nie wiem. Editor layer, nie. O, czekaj, tu coś. Zoom in. Ctrl plus. Okej. Okay. Aha, plus, dobra, z shiftem. Dobra, przejdź, albo to w ogóle schowajmy. No i tu jest taki pliczek XML-owy, który jakby wciąga sobie ten nasz tam SW4STM32. On go wciąga, no i tutaj w tym pliczku właśnie są podefiniowane wszystkie flagi kompilacji oraz tam flagi dla linkera, które jakby w późniejszym kroku będziemy potrzebować. No, tak jak mówię, no ja już bazuję tutaj jakby na gotowym moim skonfigurowanym projekcie, no ale startowo musielibyśmy sobie utworzyć taki plik CMake Lists. Kliknijmy w niego. No i jakby po kolei przelecę tutaj, żeby wam pokazać jakby co tutaj jest wewnątrz tego pliku. Ogólnie te pliki CMake Lists TXT to są takie główne pliki konfiguracyjne CMake'a, które po prostu CMake jakby przyjmuje jako parametr i na podstawie tego, co tu jest napisane, on będzie nam generował jakiś projekt. Może to być projekt makefile'owy, możemy sobie wygenerować projekt dla Visuala, nie wiem, możemy sobie dla Eclipse'a. Całkiem sporo jest tych generatorów tutaj w tym CMake'u. No, ale może zaczynając od początku, to może ja podejdę, będzie lepiej. Dobra, wyjdźmy tak. No, to może chwilę kabel. Żeby dźwięku było. Dobra, no to zaczynamy. Nie wiem, czy wszyscy widzą, co tu napisane jest, czy jeszcze powiększyć trochę? Bo ja widzę. Okej, okay. Jest lepiej? Dobra, no więc tak, na samym początku, jak sobie tworzymy taki projekt CMake'owy, to musimy stworzyć sobie projekt. Projekt będzie po prostu naszym wynikowym elementem. No i tutaj musimy go jakoś nazwać. No, ja w tym przypadku mam po prostu tą komendą set. Jest stworzona, powiedzmy, taka zmienna CMake'owa, która ma wartość tutaj nazwy mojego robota, czyli robotę. Czyli projekt jakby nazywa się robotę. Następną linijką, jaką tutaj mamy, to jest włączenie dla tego projektu, albo znaczy ogólnie dla całego CMake'a, bo to nie jest wyspecyfikowany projekt, obsługę assemblera. To zaraz wytłumaczę, po co to jest zrobione. Następnie tutaj to jest taki właściwie element obsługi różnego typu kompilatorów. No w tym przypadku jest tylko GCC, więc można po prostu sobie dopisać, jaką opcję trzeba podać do linkera, żeby podać mu skrypt linkera o jakimś tam rozszerzeniu. No ale to jest, mówię, takie specyficzne dla poszczególnych kompilatorów. No i następnie tutaj w tej sekcji, jak mamy tę komendę set, to tak jak już wcześniej mówiłem, set tworzy nam jakby zmienną wewnątrz CMake'a, więc w tym przypadku mamy zmienną source dir i wskazujemy dla tej zmiennej wszystkie sorsy, które mamy, nie? Czyli na przykład teraz tu jest drzewko naszego projektu z lewej strony. No i mamy
folder nasz source, tak? Więc source dir wskazuje nam na to, ogólnie to tutaj, bo to jeszcze nie wspomniałem, taki zapis oznacza, że wejść wartość, która jest pod zmienną tą tutaj w środku. Więc mamy tam zmienną CMake source dir, która jest tworzona defaultowo przez CMake'a. Ogólnie wszystkie zmienne, które się zaczynają od CMake, one są tam w jakiś sposób generowane przy odpaleniu CMake'a. No i tutaj w tym przypadku to jest source dir, czyli wskazuje nam na... wskazuje nam tutaj ścieżkę na folder, w którym jakby zaczynamy nasz cały projekt, czyli po prostu tu, gdzie jest zdefiniowany ten projekt, a projekt jest zdefiniowany w tym pliku, więc naszym source direm będzie tutaj no jakby ten główny katalog naszego projektu, więc no jakby podajemy tutaj ścieżkę, jest ten source dir, no i mamy nasz folder source, tak? No i sobie to zapisujemy pod jakąś zmienną, którą później wykorzystamy niżej. Tak samo tworzymy sobie dla różnych no, zestawów source'ów, które są nam potrzebne do kompilacji, co w przypadku no, tutaj tego procesora od ST to jest CIMSYS, to jest tam od ARMA jakieś pliczki do konfiguracji rdzenia. Następnie mamy device dir, no to w tym przypadku to jest już jakieś OTST dostarczone source'y, które są tutaj w folderze drivers. To sobie możecie prześledzić po prostu, że mamy folder drivers, potem mamy CIMSYS, tutaj jest ten drugi tam chwila CIMSYS, device, no i tutaj mamy ST, STM32, więc tu po prostu definiujemy sobie drzewo naszego projektu. No, to jakby nie będę komentował każdego po kolei, ale jakby cała magia się zaczyna dziać, powiedzmy, od tego miejsca, ponieważ w tym miejscu definiujemy sobie miejsca przez to include directories, w którym miejscu znajdują się nasze headerki. No to tak jak na przykład tutaj mamy CMake source dir i ints, no to mamy folder ints i tutaj są nasze headery. Więc później z poziomu kodu będziemy się mogli odwołać, że zrobimy sobie include, nie wiem, adch, no i jakby kompilator będzie miał od razu podaną ścieżkę, gdzie ma znaleźć ten plik adch. No i tak samo sobie definiujemy dla kolejnej inkludy. No i tak jak na przykład widzicie, tutaj jest ten CIMSYS dir, który zdefiniowaliśmy sobie wcześniej, więc go wykorzystujemy w tym miejscu, tak jak mówiłem, to z tym dolarem i zamknięcie w tych nawiasach. Jezus, jak się te nawiasy nazywają? Jak? Klamrowe, o właśnie, tego słówka mi brakowało, no to ten dolar i nawiasy klamrowe i wewnątrz ta zmienna, to znaczy, że jej użyjemy w tym miejscu, no i dopisujemy tu jeszcze, że to jest include, nie? Czyli tam gdzieś mamy ścieżka, no to jakby będzie to wyglądać, że w tym miejscu tak jakbyśmy tu dopisali jeszcze slash include i to podali dla tego include directories. No i tak lecimy sobie z wszystkimi potrzebnymi naszymi headerkami, czyli tak jak mówiłem, tutaj ten CIMSYS, ten device, no i halowe headerki. O, a tu nie wiem czemu to mam dwa razy, więc to można skasować. Potem jest, użyłem takiej tutaj funkcyjki, która wciąga mi wszystkie, znaczy wszystkie, wchodzi do danego folderu, który mu tu podaję, czyli to jest tam haldir i source, czyli w tym przypadku to będzie drivers, hal, source, no i tu są wszystkie pliki source'owe, które są generowane przez Cube'a według tam naszej konfiguracji. No i on jakby listuje sobie wszystkie te pliki, które są tutaj i zapisuje mi w tej zmiennej. To ogólnie jakieś takie specyficzne CMake'owe funkcje, to polecam sobie po prostu googlać, bo CMake ma naprawdę bardzo dużo możliwości i często różne rzeczy, które można sobie no jakby... Można to zrobić w sposób łatwy albo po prostu się nababrać i zrobić mega dużo,
mega dużo kodu, powiedzmy tego, czy tam może to nie na skryptu w CMake'u, a można to po prostu na przykład jedną linijką zrobić, bo zaraz pokażę jakby, gdzie to później jest użyte. Więc jakby mając już tu podefiniowane, co będziemy, jakie include'y mieli, jakie powiedzmy source'y, to musimy sobie stworzyć nasz plik wykonawczy. No i w tym przypadku plikiem wykonawczym dla mikrokontrolera jest plik ELF, nie? No jakby tym flashujemy naszą płytkę, bo to jest to, no, to nie jest binarka, ale jakby zawiera wszystkie informacje, które są potrzebne do sflashowania naszej płytki. No więc tworzymy sobie tutaj takiego executable'a. On musi się nazywać tak samo jak nasz projekt, chociaż możemy sobie robić różne executable, więc to później można sobie też stworzyć w jednym projekcie CMake'owym kilka różnych binarek. No i teraz do takiego executable'a podajemy mu właśnie source'y, które on ma kompilować. Więc ja w tym przypadku wziąłem sobie z naszego folderu source, zacząłem wyciągać pliczki po kolei, czyli wykorzystuję sobie tą zmienną wcześniej zdefiniowaną, tą source dir, żeby nie pisać po prostu całego takiego zapisu tutaj wcześniej, no to jest po prostu tylko skrócenie, bo równie dobrze można byłoby to wkleić tutaj. No i definiuję sobie po kolei jakieś pliczki C, które chcę wciągnąć z tego folderu source. To jest o tyle fajne, że możemy sobie właśnie wybiórczo wciągać pliczki. Nie musimy wciągać wszystkiego. Jeśli coś nam na przykład nie jest potrzebne i nie chcemy tego kompilować, no to po prostu sobie usuniemy daną linijkę. A to jest ważne pod tym względem, że ja na przykład ostatnio z tym moim robotem chciałem się pobawić z C++em. I zawsze mnie denerwowało to, nie wiem, może to jakoś się dało obejść, ale ja nie potrafiłem, to w momencie, kiedy Cube generował mi projekt, to zawsze tworzył mi plik main.c. No a ja sobie robiłem main.cpp, żeby kompilować cały kod C++em. No i w momencie, jak ja korzystałem wtedy z tego SW4STM32, no to on zaczynał widzieć automatycznie dwa pliki, bo on tam listował sobie według katalogu. No i zawsze po przegenerowaniu tego kodu musiałem usunąć ręcznie ten main.c, bo się po prostu mi to kłóciło tutaj w kodzie. No, więc to było troszkę irytujące. Nie wiem, może teraz się coś poprawiło, bo... Nie? Ja chcę sam był okrem. No. Że po prostu robisz main.c i main.c cpp i robisz po prostu cola z main.c do tego drugiego. No, ale chodzi o to, że po przegenerowaniu Cube ci nadpisze wszystko w mainie. Znaczy nie, no nie. No tak, ale tam się zmieniasz. Tylko raz to piszesz i już tego wygenerowanego nie dotykasz więcej niż raz. No ale to już w while'u, który jest w mainie tamtym, musiałbyś zawołać, no jest to worker. Ale nie, bo nie, jest problem, bo pamiętam, że też próbowałem to tak obejść. To jest problem taki, że jeśli main nie jest kompilowany przez C++a, tylko przez GCC-a, to nie będzie C++owy projekt. No może, no ale no to jest znowu trochę grzebanie. Okej, okay. No ale to tak jak mówię, no tutaj jakby CMake nam załatwia całą robotę, bo po prostu podajemy mu, żeby do kompilacji wciągnął tylko main.cpp, a tego pliczku tak jakby, no przez to, że go tu nie podamy jako source, no to go po prostu nie widzi. No jedyny minus jest taki, że jak przegenerujemy, znaczy dodamy coś w Cube'ie, co nam doda jakąś tam ten linijkę, tak jak jest tutaj, albo jakiegoś headerka tutaj doda, albo doda którąś funkcję inicjalizującą, no to musimy ją sobie ręcznie przekopiować tutaj do tego main.cpp naszego. No to jest jakby jedyny minus.
No, ale wracając, no to tak jak mówię, tu sobie definiujemy nasze sourcy. No i tak jak mówiłem tutaj dodatkowo przez to, że u góry zawołałem sobie tą metodę, która mi wylistowała wszystkie sourcy halowe, no to ja mam po prostu wszystkie sourcy halowe, zamiast je listować tak samo jak te tutaj, no to wrzucam jedną zmienną po prostu do tego naszego execute table'a. No i to sobie tak działa. No, to jak już podefiniowaliśmy sobie nasze include'y tutaj na samej górze i podefiniowaliśmy sobie nasze sourcy, no to przychodzi tutaj taka linijka jeszcze dodatkowa, która dla wygody jest w sumie dodana, bo nie musi jakby być ona no, jakby w naszym projekcie. To jest jedynie to, że do naszego tego execute table'a, który zostanie wyprodukowany, będzie dodawany sufix .elf, no bo jakby CMake domyślnie nic nie dodaje sam od siebie, bo on nie wie jakiego typu będzie to binarka, bo jakby dla CMake'a to on to nie ma takiej informacji, że on wie, że w tym momencie będzie kompilował nam pod embedded, czy będzie nam kompilował na normalnie peceta. To jest po prostu konfigurator taki projektu, a nie jakby stricte jakiś kompilator. No, więc tutaj to jest takie dla wygody, że po prostu binarkę, którą nam stworzy, to doda nam na końcu jej .elf i będziemy wiedzieć, że to jest nasz plik tam, nie pamiętam jak on się nazywał, nie w skrócie, no ale elfy. Potem następna rzecz, która jest definiowana, to są dla naszego targetu, czyli tego execute table'a, którego tworzymy tutaj, podajemy jego nazwę. Podajemy jego nazwę. No i teraz definiujemy sobie flagi kompilacji. Nie flagi kompilacji, tylko definicje, które są podane przy kompilatorowi, przy kompilacji plików naszych tutaj CCPP. No i tutaj następna rzecz określa nam, czy te flagi mają być użyte tylko do kompilowania tego projektu, czy na przykład jakbyśmy zmienili tutaj na private, to wtedy będzie kompilować, znaczy użyje tych flag, które są podane tutaj, tylko do skompilowania tej binarki. A jeśli tą binarkę później byśmy linkowali do czegoś, no to ona już nie dostanie tych define'ów tutaj. Więc jest tam parę opcji, jest public, jest private, jest interface i coś tam jeszcze nie pamiętam w tym momencie wszystkiego. No ale to jakby się chcieliście potem bawić z tym, no to polecam zajrzeć do dokumentacji CMake'a, która od w sumie nowszych wersji jest bardzo sensowna, tak przynajmniej mi się fajnie ją czyta. No tylko warto sobie zawsze przełączyć. Ja bardzo nie polecę tego pomysłu i proponuję zacząć od czegoś, co się nazywa modern CMake. To jest generalnie taki trend od kilku lat i tam są bardzo fajne artykuły, można robić takie sensowne. No nie wiem, znaczy ja ogólnie zwykle jak szukam czegoś i wejdę sobie na dokumentację CMake'a, to w lewym górnym rogu jest ogólnie przełączanie się między wersjami dokumentacji. No i jak się tak od wersji 3.13 w górę powiedzmy zagląda do tej dokumentacji, to już to jest tam tak w miarę zrozumiałym językiem powytłumaczane, bo te wcześniejsze to tak było napisane, a jest ta zmienna, fajnie, no baw się, nie? tak. Albo takim mega technicznym językiem, że jak wiesz do czego ta funkcja jest, to wtedy ci to pomoże, ta dokumentacja. No więc tak jak mówię, no nie wiem, może ten, ja nie skorzystałem z tego Modern CMake, więc może też warto. Aha. Artykułów na różnych blogach. No. W końcu co robić, a co nie robić. W dokumentacji jest wszystko, ale tak opisane płatka i nie ma w ogóle takiego jakby kursu, w którą stronę iść, jak co jest hakiem. Tego zupełnie nie da się w dokumentacji przynajmniej wyczytać, co jest dobrym pomysłem, a co nie. A w Modern CMake się skupiają na tym, jak to zorganizować tak, żeby to było sensowne i czytelne dla innych.
Spoko, spoko, dobra, to też jakiś, jakiś inkom dla mnie tutaj. No dobra, no to mamy tutaj te definicje do kompilatora, no i teraz ktoś się mnie spyta, no dobra, fajnie, no ale skąd ja mam wiedzieć, jakie mam podać do kompilatora tutaj te definicje. No to właśnie to, o czym wspomniałem na samym początku, jak generujemy sobie projekt tam dla, załóżmy tego SW for STM32, no to on nam generuje tutaj ten pliczek C Project. Jak sobie do niego wejdziemy, no to tu jest taki piękny XML, w którym jakby jest konfiguracja całego tego środowiska. No i możemy sobie zrobić tam Ctrl F i definsbach wklepujemy. On nam coś tutaj znajduje. O, proszę bardzo. I tutaj są te dwie zmienne po prostu w tym pliczku. No, jak on jest taki powiększony, to nie za bardzo to wygląda, a niestety moja myszka nie pozwala. Oj, coś się wkleiło. No ale ogólnie możecie sobie przejrzeć ten pliczek. No i tutaj są te define'y. Dodatkowo na przykład tutaj wyżej można zobaczyć, że tutaj od razu są na przykład podane include'y. Czyli jakbyście nie wiedzieli, co do danej płytki trzeba doinkludować, no to można sobie zajrzeć tutaj. Ewentualnie jak ktoś bardzo by nie lubiał, tak jak ja, sobie analizować tych plików XML-owych od projektów, no to można zawsze po prostu włączyć ten program, wczytać ten projekt, no i po prostu gdzieś tam w Eclipse się przeklikiwać przez opcję kompilacji i posprawdzać, co on tam ma powciągane. No nie wiem, to jak to woli. No. To się zmienia, dlatego to już później trzeba sobie posprawdzać, no i zrobić zmiany w swoim pliku C. No czy mocno, czy no, raczej nie, raczej to jest wszystko ustrukturyzowane dosyć fajnie. No, czy wiadomo, tam jest jakieś, jak zaczynasz wciągać jakieś FreeRTOSy czy coś takiego, no to on tam zaczyna sobie tworzyć kolejne jakieś foldery, no ale to no, nie jest nic, czego nie da się ogarnąć, nie? No po prostu trzeba posprawdzać, co on generuje, co on wciąga, no i starać się zrobić tak samo. No, od biedy można to robić też na chybił trafił, czyli po prostu wciągamy sobie sorsy, które mamy w tym głównym folderze i po prostu puścić kompilację i zobaczyć, co on woła, czego mu brakuje, nie? I po prostu doinkludowywać kolejne rzeczy, no i rozwiązywać po prostu tam problemy z kompilacją. Czego ogólnie nie polecam, no bo to no, czasem jak traficie na jakieś błędy linkera, to można się złapać za głowę, jak on tam wyprodukuje się, czego mu brakuje. Też może, no. I wtedy dodać flagę linking time optimization, która po prostu z finalnego kodu wytnie wszystko, co jest. No tak. Trochę spadły linkowanie, ale generalnie to ta flaga LLT robi dużo dobrego, więc tak warto. No racja, racja. No ale to mówię, no ja polecam na sam początek po prostu przeanalizować to, co domyślnie Cube generuje dla projektu i to dodać. No jak ewentualnie coś tam potem nie będzie działać, to można kombinować. Dobra, no tak samo następne mamy, bo tak tu dodawaliśmy definicję. Następne nie dodajemy opcję kompilacji. No i tutaj tak samo jak w przypadku u góry podajemy projekt, dla którego chcemy dodać te opcje kompilacji, definiujemy, czy mają być tam publiczne, czy prywatne, czy jako interfejs. No i tu jest taka ciekawa rzecz, która w CMake'u się nazywa Generator Expressions, bo ogólnie Target Compile Options
dodaje nam zmienne flagi kompilacji, te, które tu wyspecyfikujemy, dla wszystkich, do wszystkich kompilatorów, do wszystkich kompilatorów, z których będziemy korzystać, czyli w tym przypadku będzie to G++ i GCC, no i Assembler. No, jest tak, że ogólnie nie wszystkie flagi są kompatybilne między tam G++em a GCC-kiem, więc to, co jest tutaj, to się nazywa Generator Expressions. No i tutaj możemy sobie zdefiniować, że dla compile language CXX, CXX oznacza, że C++, zastosujemy sobie flagę, żeby nam włączyło C++14. No i reszta flag, które są tutaj pod spodem, bo to tylko ta flaga, która jest tutaj wewnątrz, zostanie użyta tylko i wyłącznie dla C++, a te, które są poniżej, już tutaj tak luzem, no to one zostaną wciągnięte do wszystkich kompilatorów, czyli będą użyte przy GCC-u, G++-ie, no i przy Assemblerze. No, jakby nie będę się tutaj rozwodził nad tymi flagami, no bo to są też flagi, które po prostu ja gdzieś tutaj wyciągnąłem sobie z tego projektu. Gdzieś no, trzeba by przeszperać sobie. Najlepiej szukać po prostu słowami kluczowymi, czyli nie wiem, define, no to defines, jak wpiszecie link, no to tam od linkera jakieś flagi się nam pojawią, jak wpiszecie compilation options albo options po prostu, to jak to gdzieś tu wam wylistuje, wpisy z opcjami kompilacji, więc dla tego procesora po prostu takie flagi są defaultowe, czyli korzystamy tam sobie z Cortexa M0, zestaw instrukcji TAMP, nie mamy jednostki floating pointowej, no tam po kolei jakieś rzeczy. Oczywiście możemy, no. Na czym ma się nie zmieścić? A no można, to znaczy ja jakby to tam sobie dłubałem tak na szybko, no tak, no racja, no powinno się wyłączyć przy C++ właśnie jeszcze wyjątki i ten RT. Nie, to jest F0. No, nie. Flash. Znaczy jakby ja tu dużo nie napisałem kodu, więc pewnie nie trafiłem na ten problem. No ale tylko dodasz cokolwiek, jak to jakby od razu masz paczkę właśnie te wyjątki i RTPI, które po prostu do siebie dodają nominacji, jak z mojego doświadczenia 20 kilo po prostu za sam fakt, że są, nawet jak nie używasz. No warto je po prostu wyłączyć, bo wtedy. No tak. To racja, no. Znaczy o zero to do debugu po prostu używałem. Nie patrzcie jakoś, czy to jest super skonfigurowane, bo to po prostu rzeźbiłem sobie tam wieczorami przed era, więc no, na pewno nie jest to jakaś super jakość tego. No, to jak mamy załatwione flagi kompilatora, to przechodzimy sobie do flag linkowania. No i tutaj w opcjach linkowania musimy podać nasz skrypt linkera. I ogólnie tutaj Cube nam generuje taki pliczek, to jest STM32, tam bla 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 bla, flash, LD. No i nie wiem, czy już się tam zaznajamialiście kiedyś, no tak sobie wygląda skrypt linkera. No i my go musimy jako opcję dla linkera podać, żeby nam to wszystko ładnie powpychało, gdzie ma do pamięci flash dla naszego mikroprocka. No i dodatkowo jakieś tam flagi, które są też potrzebne. No tu na przykład można to, co Adam mówił, tutaj to LTO włączyć, więc po prostu podajemy sobie tam flagę, nie pamiętam, FLTO chyba, czy coś takiego.
No, to musielibyście sobie zobaczyć w dokumentacji GCC albo gdzieś na Stack Overflow poszukać. No, więc tak jak mówię, tutaj są definiowane opcje linkera. No i jakby schodząc jeszcze niżej, ja tutaj znalazłem sobie jakieś takie opcje, które jakby testowałem sobie. No to tutaj jest po prostu odpalenie po skompilowaniu projektu. To na naszej binarce jest odpalany object dump i on po prostu robi deasemblację kodu, żeby sobie pozaglądać, co tam kompilator nam wypluł. No i rzecz, którą ja tu właściwie jeszcze doklepałem na sam koniec, no to jest znalezienie na maszynie na Windowsie, na Macu i na Linuxie, znalezienie binarki do programu STM32 Programmer, bo on udostępnia tam command line interface, który wykorzystujemy tu na samym dole. Czyli specyfikujemy, że chcemy mieć dodatkowy target customowy, że nie tylko robimy make all, ale możemy zrobić make flash. I w tym momencie, jak zrobimy make flash, to on nam zawoła tego command line'owego tula od STM32 programmera. No i po prostu weźmie naszego elfa i nam sflaszuje płytkę. Więc to jest taki fajny feature'ek. No. I może pokażę po prostu, jak to wygląda w praniu. Więc otwieramy sobie terminal, obojętnie tam jaki. Chwila, może postaram się zwiększyć czcionkę też. Tak działa? O, chyba działa. Tak, widzicie? Nie, jeszcze może raz. Pach. Dobra. To było. Bach. Jesteśmy tutaj w folderze naszym. No i taką dobrą praktyką jest stworzenie sobie folderu build. Wchodzimy sobie do naszego builda. No i w tym momencie, jakbyśmy chcieli zawołać CMake'a, no to oczywiście mamy komendę CMake. I podajemy mu katalog, w którym znajduje się nasz CMake list TXT, więc w tym przypadku to jest katalog wyżej, nie? Czyli dwie kropeczki. No, tylko że w tym momencie, jak ja sobie zawołam tego CMake'a, to tutaj można sobie zobaczyć, on tu zaczyna wyrzucać jakieś informacje z siebie. No i jak sobie zauważymy tutaj u góry, on nam chce użyć teraz kompilatora dla kompilatora C, chce nam użyć tam GNU 8300. No ale to jest kompilator nasz normalny desktopowy, więc a nie chcemy tego kompilować naszym desktopowym kompilatorem, bo się nie da, tylko musimy użyć specjalnego kompilatora, czyli ARM GCC dla właśnie procków takich no, dla mikrokontrolerów. Więc żeby to zrobić, to w CMake'u jest taka flaga, którą podajemy, czyli minus D. Minus D to określa, że podajemy jako parametr do CMake'a jakąś zmienną. Po prostu tworzymy z polecenia linii command no, jakąś nową zmienną. No i w tym przypadku musimy zawołać CMake. Toolchain file i podać ścieżkę, porówna się, podać ścieżkę do naszego toolchain file'a. No i w tym przypadku to będzie folder wyżej, jest arm gcc toolchain smake. Ok, no i w tym, aha, chwilka, trzeba wyczyścić folder. No, wołamy sobie jeszcze raz CMake'a i jak sobie zobaczycie, no to tu nam się zmienił kompilator. O, ciekawe, czemu nie pokazuje, że to jest ARM GCC. Ale tu niżej widać, że on używa binarki ARM NoneAbi GCC.
CMake od razu robi nam test kompilatora po odpaleniu, czyli kompiluje sobie tam jakiś prosty programik, który pokazuje po prostu, czy ten kompilator działa. No i tak robi sobie tutaj dla kompilatora C, dla kompilatora C++. No i na samym końcu nam wyrzuca, że jest go, jakby wszystko przebiegło pomyślnie, nie ma błędu. Tak jak wcześniej tutaj nam mi wyskoczyło, że configuring incomplete, error occurred, no to tutaj tego nie ma, to tutaj działa. No i jak już odpaliliśmy sobie tego naszego CMake'a, no to żeby zbudować nasz target, no to robimy sobie takie make, nie wiem, J6, załóżmy na 6 jajkach i pyk, skompilował nam się nasz kod. Jak sobie zrobimy teraz ls-a, no to mamy tutaj nasz pliczek roboty elf, czyli to jest już rzecz, którą możemy zaflaszować na naszą płytkę. No i tak jak mówiłem, tam na samym końcu pliku tego CMake'owego było ten add custom target, czyli w momencie, kiedy chcielibyśmy zaflaszować sobie naszą płytkę, no to możemy zrobić make flash, no tylko teraz nie mam podłączonego programatora. Więc, i jeszcze, bo ja mam błąd w tym pliczku, zauważyłem to, ale nie poprawiłem. Jak tutaj jest ten find program, to dla Linuxa jest ścieżka troszkę zepsuta, bo tutaj na samym końcu jest podana ścieżka, w której on powinien szukać sobie tego programu i tu brakuje bin. No to ogólnie można podać sobie ścieżkę, jak zainstalujecie w innej lokalizacji, to po prostu można sobie wklepać dowolną, żeby po prostu nam przeszukało to miejsce. I teraz jak zawołamy make flash, to nam wyskakuje, że on odpalił tego STM32 Cube Programmera, no ale że nie ma debug proba, to nam nic nie sflaszuje. No chciałem wam pokazać, że tu coś zaflaszuje tą F3, ale no, niestety zapomniałem paczki pobrać do F3, do Cube'a, więc nie wygeneruje projektu. A przez PWR Wi-Fi nie da się tego pobrać. Jeszcze rzecz, o której w sumie nie powiedziałem, no bo fajnie, ja sobie tu zawołałem tego CMake'a z tą flagą CMake Toolchain File ArmGCC Toolchain CMake. No dobra, no ale co to jest ten pliczek, ten ArmGCC Toolchain CMake? No to jest pliczek, który też możecie sobie go kopiować tam z tego mojego repo i używać, bo jakby w nim się wiele nie zmienia. W nim po prostu definiujemy sobie wszystko, co jest związane z naszym kompilatorem. Więc jakby wszystko w tym pliku, co zawieramy, no to odnosi się do tego, gdzie znaleźć nasz kompilator, nie wiem, jak go użyć. Potem możemy tutaj też jakieś defaultowe flagi sobie podefiniować, które wiemy, że na pewno będą używane podczas kompilacji dla embedded, takie ogólne, nie specyficzne dla danej platformy. No, więc na samym początku definiujemy sobie system name. Tak jak mówiłem, wszystko, co się zaczyna od CMake, to jest związane gdzieś tam wewnętrznie z CMake'em, więc tu po prostu informujemy go, że nasz system to jest jakiś generic, no bo jakby to nie wiadomo, na co będziemy to wrzucać. Procesor nasz to jest ARM. Następnie tu jest taki myczek, to akurat gdzieś znalazłem na jakimś GitHubie, który sprawdza nam, czy odpalamy tego toolchain file'a na Windowsie, czy tam na Apple'u, czy Linuxie. No i zapisuje sobie komendę, którą ma zawołać, czyli albo where, albo which na Linuxie. No i później tutaj uruchamia tą komendę. No i woła nam arm none abi gcc, no czyli jak to zrobię teraz w terminalu, which i arm
i GCC, to ten program Witch nam zwróci ścieżkę, gdzie nam siedzi ten kompilator, nie? Więc no, nie wiem, pewnie większość jak z was, jak coś na Linuxie robiliście, no to ogarniacie takie triki. No, więc my to po prostu wykorzystujemy sobie w CMake'u, wołamy ten programik, no i to, co zwróci nam ten programik, czyli tamtą ścieżkę, no to zapisujemy sobie w zmiennej tutaj binutilspath. No i jak mamy sobie nasz kompilator, no to definiujemy, że naszym kompilatorem C jest ta ścieżka, chwila, moment. Tak, no definiujemy, że naszym kompilatorem jest ARM GCC, tak, przepraszam. Naszym kompilatorem tutaj jest ARM na NeoAbi GCC, dla assemblera jest ten sam kompilator, no i dla G++a jest tam, znaczy dla C++a jest G z końcówką G++. Tutaj ten toolchain prefix, jakby ktoś nie widział, no to on jest zdefiniowany tutaj, czyli po prostu doklejamy tą część wspólną do tej nazwy. No a potem tu są jakieś programiki typu object copy, size do sprawdzania wielkości binarki. No tak jak mówię, wszystko, co jest związane z samym kompilatorem, żeby po prostu CMake jak startuje, to wiedział gdzie ma znaleźć nasz kompilator, który chcemy użyć do skompilowania konkretnego projektu. Więc to jest bardzo, bardzo fajne narzędzie, bo tak jak mówię, no, to nie tylko do embedded, możemy to użyć do czegokolwiek, jeśli po prostu jakimś customowym kompilatorem chcemy coś skompilować. No i to też pozwala na to, że w zależności od wyboru tego toolchain file'a, no tu w tym przypadku to jest ARM GCC toolchain, ale możecie sobie gdzieś, ja na przykład, ja ogólnie te pliki szukałem sobie gdzieś na GitHubach różnych, no i są, nie wiem, do AVR-ów, są toolchain file, są, ja na przykład ostatnio w pracy pisałem taki toolchain file do IAR-a. Więc jaki chcecie kompilator, to po prostu tylko definiujecie tutaj ścieżki do niego plus który plik wykonywalny musi być zawołany dla danego kompilatora i to powinno śmigać. I po prostu tylko podmieniacie sobie później w terminalu tego toolchain file'a i cały wasz projekt może się kompilować zupełnie innym kompilatorem. No, więc to jest tak. Dodatkowo jeszcze taką rzecz dodam tutaj do tego. Jest coś takiego w CMake'u, że jak dodamy sobie kolejną flagę do tego CMake'a, minus G, to możemy sobie zdefiniować generator, jakim będziemy no, generować nasz projekt. Domyślnie na Linuxie no, to jest projekt make'owy, czyli on nam tworzy makefile'a, no i dlatego możemy potem sobie tam zawołać make, ale możemy sobie zawołać inne. Ja na przykład polecam korzystać, bo on jest multiplatformowy, bo make niestety nie jest, to polecam korzystać z generatora Ninja. No i jak sobie to zawołamy, teraz on mi powie, że nie mogę użyć generatora Ninja, bo już wcześniej był użyty Unix makefiles, więc po prostu, żeby zmienić generator, no to musimy wyczyścić nasz folder build, czyli robimy sobie tam rm, srf, gwiazdka. Ninja jest szybsza. Tak, Ninja jest dużo szybsze, to też warto, przy większych projektach to naprawdę boosta daje. No, więc robimy sobie Ninja. O, fajnie, dobra, nie mam zainstalowanego Ninja chyba. Dobra, nie mam neta, to nie będę doinstalowywał. No, ale ogólnie Ninja, ale jak sobie, o ile dobrze pamiętam, jak się chyba zawoła bez parametru, tak, to on ogólnie listuje
nam generatory, które on wspiera. Na, tutaj akurat jest dosyć krótka ta lista, ale jak zawołamy sobie to na Windowsie, to się to dosyć sporo wydłuża. No i na przykład możemy sobie wygenerować taki projekt, nie wiem, jak ktoś lubi, no to do Visual Studio i wtedy po prostu on nam generuje solucję, którą sobie klikamy dwa razy i cały nasz projekt jest wciągnięty do Visuala i możemy korzystać z całej magii jego. No tak samo możemy tam... Wydaje mi się, że da się jeszcze chyba doinstalować do CLiona. Aha, tak, bo on SimMake'a ten. Tak. O. Znaczy ja na przykład ten, ja cały czas korzystam sobie z Visual Studio Code. No i tutaj na przykład jest taka wtyczka, jak tutaj macie extension, nie wiem kto korzysta, to korzysta. No to tutaj można sobie doinstalowywać jakieś no, moduły. No i tutaj jak sobie w CyMakę wpiszemy. No to by coś wyskoczyło, ale nie mam internetu. Więc aha, bo tu zresztą mam moduły, które mam zainstalowane, no to jest CMake, nie? I CMake Tools jeszcze dodatkowo. No to w tym momencie, ja jak jestem tutaj w tym folderze, no to, to muszę sobie skonfigurować zestaw narzędzi. Aktualnie tutaj nie mam mojego toolchain file'a do wybrania, więc no, w Visualu trzeba troszkę, w tym Visual Studio Code trzeba troszkę poczarować, żeby dodać sobie customowy toolchain file. Ale to się da robić i to działa całkiem fajnie. No, dodatkowo Visual Studio też pozwala na debugowanie. To też trzeba, żeby Cortexy debugować, to jest taki tutaj o, Cortex Debug extension. Co? Wszystko. Znaczy przynajmniej ja nie mam problemu z... znaczy Tak. To się da robić, tylko że no jakby tu nie dostajesz tego tak out of the box, bo tu do tego C debuga, boże, Cortex debuga jest takie pakiety. Tutaj możecie sobie... Tak. Znaczy tu mało jest tego dosyć wspierane. Jest, nie wiem, tam STM32F1, F4, L4 i tu chodzi tylko o to, że dla danego procesora musisz mieć dostarczony taki pliczek, on się SVD Definitions, znaczy SVD mają rozszerzenie, więc po prostu jak znajdziesz gdzieś na necie ten pliczek, to go można wstrzyknąć tutaj i on wtedy wszystkie definicje ma, nie? Więc... No, nowe QPI to właśnie to akurat super działa dla STM-ek, bo wszystko można sobie do boxa oglądać. No, no wiadomo, no, jak producent dostarcza coś, no to zawsze będzie lepsze, znaczy lepsze pod względem supportu danej platformy, niekoniecznie użytkowania. Więc nie wiem, ja bardzo sobie szanuję teraz Visual Studio Code, bo sobie naprawdę mogę wszystko pod siebie skonfigurować i to bardzo fajnie działa. No, więc nie wiem, jakieś pytania do mnie macie, może coś ten, bo wydaje mi się, że na razie wyczerpałem z mojej strony temat, więc... Ja bym coś dodał. No, proszę. Na temat CMake'ów pod STM-ki. Tu Adam wspomniał o Sileonie. Na wakacje przetestowałem sobie cały toolbox, który wrzucili od STM-a do ARM-u i właśnie to, co tu zrobiłeś, to CLion robi z palca. W sensie klikasz sobie w cubie, zaciągasz kod z cuba, on do tego generuje sam całego CMake'a. A w jakiej postaci generujesz w cubie? Co normalnie generujesz kod, normalnie pod któryś tam z tych... Którykolwiek. Proszę? Którykolwiek. Tak. Któryś tam, trzeba by przejrzeć ten jakby tutorial JetBrainsa, który zrobili. Ja to przeklikałem i w sumie to spoko działa. No tylko, że podestałem, kiedy na przykład jakbyś tam chciał inne proce, no to już tak sobie nie skonfigurujesz jak tutaj. No tak, no ja właśnie dlatego chciałem opowiadać. Po OpenCD działa, normalnie CMake'a generuje, także za każdym razem jak go odświeżysz, to on tak samo dociągnie do tego CMake'a dodatkowe rzeczy. I w sumie z tego co stosowałem, to działa całkiem spoko. Spoko, fajnie. Ja polecam bycie minimalistą w tym, bo tak naprawdę to co trzeba zrobić, to po prostu skompilować program tak samo jak na Linuxa, zmienić kompilator i dodać od linkera informacje. I to jest tak naprawdę do
jakby przeportowanie aplikacji z Linuxa na STM-ki to jest akurat dodanie tych 5 linijek i to zaczyna działać. Więc te wszystkie przykłady moim zdaniem są strasznie przerośnięte, bo próbują wszystko zautomatyzować, ale tak naprawdę to się sprowadza do kilku komend. Tylko trzeba trochę wiedzieć, co się tam psuje. One próbują zrobić magicznie, ale potem jak się psuje, to i tak trzeba się tego wszystkiego dowiedzieć, więc no. Polecam po prostu z palca napisać to, co ci Lila pokazuje. No, znaczy ja polecam sobie po prostu przeanalizować to, bo to jest mega prosty projekt, bo tak jak mówię, to jest taki początek mojej zabawy z C++em dla robota, bo tak uznałem, że okej, okay, dobra, napiszę sobie w C++ie. Będzie działać lepiej. Proszę? Będzie działać lepiej. Niekoniecznie lepiej, szybciej, bo po prostu sprawdzić chciałem, jak to zadziała. Znaczy, bo... Teraz będzie kiepsko, super działało. Znaczy, no wiadomo, no bez tych flagger, te i... Jak C++, to ja może potem napiszę jeszcze na grupie, ale to koniecznie trzeba dać O3, wyłączyć RTT, exceptiony i linking time optimization. Bo jeszcze być może dobrze wyłączyć też new i delete, bo wtedy się nie użyje jakiegoś dynamicznego kontenera przypadkiem. I wtedy C++ nie wprowadza żadnego narzutu w stosunku do C. Ja new i delete wyłączę. Co? Jaką flagą? No nie ma flagi, trzeba dostarczyć customową implementację, która się nie kompiluje. Okej. Okay. Bo da się do tego dostać, jakby to działało. Czyli po prostu podmienia się implementację dynamicznego lokowania, tak? Tak, no tak, żeby nie działało. Wtedy masz gwarancję, że nie użyjesz. Tak. To się może dać implementacji, która używała mało customu OSS-a i używać sobie fajnie. Kogoś mama dzwoni. Ja wiem, ale nie chcesz tego robić. Dlaczego? Nie. To jest taka lista powodów, dlaczego nie chcesz tego robić. Jeżeli da się bez tego, bo czasami się nie ma, okay, to wtedy musisz to zrobić. Ale generalnie to ma dużo więcej wad niż zalet. W sensie już sama defragmentacja pamięci, tak? To jest coś, co... No nie, zależy, jak statycznie alokujesz, czy wiesz ile, to no, dobra, nie... Okej, okay, no jak wiesz ile, to tak, ale no to już wtedy malokiem, albo nie wiem, custom allocator lepiej napisać. Tak. Czy jakoś to rozwiązać inaczej niż... Morpul. No okej, okay, ale to już nie są mechanizmy, które używasz new i delete. No nie. No więc właśnie, więc najlepiej to wyłączyć. No, to też taki rzecz, że jak mówicie, to nie używaj dynamicznej alokacji, jak korzystacie z C++a. Wszystko na statycznych kontenerach. I raczej też STL-a za bardzo nie korzystać. Znaczy kontenery tak, ale jakieś na przykład stringi czy coś, to... Nie, kontenery nie, algorytmy tak. Algorytmy tak, SPD function czasami. Nie ma. Znaczy kontenery można, tylko po prostu nie używać ich dynamicznych alokacji. Znaczy na przykład prealokować je. To jest... Nadal to jest kiepski pomysł. Chyba, że custom allocator to jest wtedy okej, ale ja bym... Okej, no jak wy robicie takie małe roboty, które mogą się wyrypać, to spoko, ale jakbyście pisali... produkt na rynek, no to wtedy ja bym się nie odważył użyć dynamicznej alokacji w takim. Ale to polega problem fragmentacji pamięci, bo niezbyt wiem. No generalnie pamięć. Zrób seminar. Nie znam problemu. No, chodzi o to, że na przykład w trakcie twojego działania programu alokujesz małe bloki, nie? No i zalokowałeś ich 100. No i nagle przychodzi, potrzeba zalokować duży blok, a jedyną pamięć, jaką ty zwolniłeś, to jest tak z dziurkami, nie? Więc teoretycznie jest ta pamięć, a ty jej nie możesz wykorzystać. W tym momencie, jak ty działasz na Linuxie, to Linux mówi, dobra proces, czekaj, bo ja tu muszę posprzątać. I on to zaczyna przekładać. No, zaczyna przekładać i potem masz ten blok pamięci, który chcesz zalokować. I wtedy jest problem, tak? Albo dzieli ci wirtualnie. To Bartka Kurosza, wtedy warsztaty obejmowały na tę tematykę, nie? Tam to było trochę inaczej, to chodziło o co innego. No. Więc z fragmentacją pamięci, no i tutaj wtedy w pewnym momencie kończy się pamięć, która jest w stanie przydzielić, no i wchodzi się o ptoszki, że teraz. Okay. No to jeszcze jest mały przypał. Największy przypał, jaki można zrobić, w sensie, jeżeli chodzi o debugowanie tego. Nie? Najgorzej jest to, jeżeli się nie wyłączy wyjątku i ma się pomieszany kod z C, z
taki, który rzuca wyjątkami i ten wyjątek poleci, bo wtedy ten rozpierniczy jest taki, jak się poleci wyjątek, a jakiś kawałek kodu nie obsługiwał wyjątków, że nie poskładacie tego do kupy i się nie skapniecie przez dwa tygodnie, co tam się wydarzyło. Więc wyłączenie wyjątków też wydaje mi się bardzo ważne, bo jak na przykład skorzystacie z czegoś, co nieświadomie rzuci wyjątkiem, to wtedy macie po prostu na Polsaku totalny bałagan, bo wyjątki rozpierniczają Polsak tak. I to się robi co najmniej. To ja napiszę posta, co wyłączyć i dlaczego. Spoko. Dobra, to nie wiem, jeszcze jakieś pytania? Czy możemy iść na piwo. Chyba, że ktoś ma jeszcze coś do dodania. To ja dziękuję za uwagę.